Ej, Natka truskawka je. Brawo, Julia! Brawo! To ja. Brawo, Julia! Toruń 10 czerwca 2023 roku, turniej młodziczek i młodzików. Zapraszam na rozmowę o hokejowych tradycjach w rodzinie. Będzie luzik, spokojnie. To co? Zaczynamy, nie? Zaczynamy. Witam wszystkich w Toruniu 10 czerwca na kolejnym turnieju międzywojewódzkich mistrzostw młodzików. Są to eliminacje do rozgrywek krajowych. Korzystając z chwili wolnego czasu, zawodniczki, najmłodsze reprezentantki naszego rodu, chciałbym powiedzieć o tym, że moja obecność w hokeju na trawie nie jest taka przypadkowa. Hokej w naszej rodzinie obecny jest od lat co najmniej 45. Pierwszym zawodnikiem tutaj dla Julci, który wybiegł na boisko w barwach LKS-u Gąsawa, był Czarek, później grał w nieistniejącym już Choszcznie, później na boisko wybiegł tata Michał, zawodnik LKS-u Gąsawa i przez pewien okres AZS-u AWF-u Poznań, obecnie sędzia. Możecie go spotkać na boiskach, kiedy gwizdże mecze ligowe. I najbardziej utytułowanym członkiem rodu jest Kuba, LKS Gąsawa, Grunwald Poznań. Ma też epizody gry na Wyspach i w niemieckim klubie. Obecnie wrócił na stare śmieci, gra w LKS-ie Gąsawa. To tyle ród męskich, chociaż należy tutaj także powiedzieć o tych, którzy czekają w kolejce. To Adaś. Tak. Ale Adaś na razie przedkłada nad hokej piłkę nożną. Piłkę, co jest no, wbrew tradycji, ale postaramy go się przekonać, że jednak hokej górą. Tak. I teraz przejdźmy do tej lepszej części rodu, czyli pań. Pierwszą, która wybiegła na boisko, jest osobą utytułowaną, jest Michalina. Zdobywała kilka tytułów na Mistrzostwach Polski. Obecnie jako seniorka gra w AZS-ie Politechnice Poznańskiej. W tej chwili walczą o, w finałach o medal. Życzymy jej oczywiście złota. Tak. Złota, Michalina, tak jest. Życzymy ci złota. No i teraz najmłodsza zawodniczka, która już, można powiedzieć, weszła w dorosłe, zawodnicze życie, chociaż są to turnieje młodzików, ale już pokazuje się na tych turniejach, Julcia. Julcia, i teraz przed tobą jest wybór, bo wiem, że oprócz gry w hokeje na trawie, tak, uprawiasz lekko atletykę i robisz to bardzo dobrze, z wynikami. Jest to skok wzwyż i biegi na 60 metrów. Na 60 metrów. Powiedz mi, czy tradycje rodzinne wpłynęły na twój wybór hokeja na trawie? W pewnym stopniu na pewno, ale ja to też kocham ogólnie i od zawsze był hokej w moim życiu. Nie no, hokej tak, hokej w twoim życiu to jest jednak Gąsawa, tak, Pałuki i jak to legenda głosi, dziecko rodzące się, kiedyś był to chłopak, teraz już i dziewczyny rodzące się, rodzą się już z kijem hokejowym. Tak. Powiedz, ile dziewczyn w Gąsawie uprawia hokej? Nie wiem, ale dość sporo. Czyli macie szansę na to, że dotrwacie do juniorów, do seniorów i stworzycie kobiecą, już seniorską drużynę. No, szansa jest. I teraz, Julcia, no, porozmawiamy także o tej pani, bo to trzeba porozmawiać o szefowej, o Idze. Tak, Iga, pozdrawiamy. Która też jak na razie przedkłada piłkę nożną nad hokej. Powiedz, jeździ z Igą na jej treningi, nie tylko treningi. No, czasami. I jak jej idzie? Dobrze. Robi miny, biega, raz kopnie. Czyli wyżywa się po prostu. Tak. Jest po to w tym wieku takie grupy są tworzone, tak, dla dzieci, żeby po prostu się wyhasały i trochę sportu odciągnąć ich od tego, tak, co wy kochacie, czyli smartfonów, gier i tak dalej, i tak, tak dalej. Julcia, nie ma niestety Zosi,
latającej Zosi, jak ja to mówię, chciałem jej zwrócić uwagę, Zosia, zawiązuj sznurowadła. Jedno piękne zdjęcie mam, kiedy Zosia płynie w powietrzu z rozwiązanymi sznurowadłami. Także pozdrawiamy Zosię, pozdrawiamy Zosię. I powiedz mi, teraz będziecie grać z chłopcami i z dziewczynami. Tak. I powiedz mi, jak gra się w takiej grze mieszanej? Dobrze. Wiadomo, czasami przewyższają fizycznie, ale ogólnie to jest dobrze, fajnie. Powiedz mi, Jula, jeszcze na zakończenie, tak naprawdę mogłabyś robić coś innego. Powinniśmy spędzać zupełnie inny tak. sposób, czas, jak to młode pokolenie teraz spędza. Powiedz mi, co daje ci? Co daje ci wybieganie, gra, przebywanie na świeżym powietrzu i tak dalej? Satysfakcja na pewno. Można też się spotkać z ludźmi, którzy też mają tę samą pasję, co ty. Dużo, na pewno sport to zdrowie. Ogólnie, no. Czyli dobrze jest. Czyli, tak. drodzy państwo, należy wszystkim zawodnikom, uczestnikom tego turnieju życzyć jak najlepszych wyników. Oczywiście. Braku kontuzji. Chociaż z tego, co wiem, miałaś kłopoty z mięsiem dwugłowym, tak? I przyjechałaś, wiadomo, zęby zaciśnięte, gramy, tak? Gramy, nie można klubu zostawić. A państwa, no cóż, państwa zapraszamy na inne turnieje właśnie tej grupy, tej kategorii wiekowej, niedocenianej, a myślę, że należy jej poświęcić więcej czasu. To Julcia, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Jak widzicie państwo, hokej w rodzinie od prawie 50 lat. Jest z kim i o czym porozmawiać. Dziękuję, do zobaczenia, pa, pa! Pa.